Czas sprawdzić kolejną ewentualną przyczynę błędów. Tym razem trzeba zajrzeć mini pod spódnicę. Kolejny błąd pochodzi ze skrzyni biegów. Ten samochód jest z 2014 roku i przejechał nieco ponad 160 tysięcy, więc zakładam, że skrzynia jest sprawna. Ale żeby ocenić jej stan, najprostszym testem jest oczywiście zrzucenie oleju. Tu jest śruba kontrolna, a jednocześnie spustowa. Dobierzemy sobie klucze i spróbuję w biały pojemnik złapać olej, żeby zobaczyć, jak wygląda. Śruba wygląda, jakby nigdy nie była ruszana. Jest to zresztą bardzo prawdopodobne. I to jest olej ze skrzyni biegów. Wygląda jak silnikowy z diesla. Producenci zakładają, że oleju w tej skrzyni nie wymieniamy. Pod warunkiem, że oczywiście zakładamy, że żywotność takiego auta to jest z góry 10 lat. Więc w tym samochodzie właśnie kończy się żywotność skrzyni biegów. Natomiast olej w tej skrzyni powinien być różowy albo czerwony. Są dwa typy. Do auta dla dziewczyn bardziej pasuje różowy. A tak serio, szlam, który pracuje w tej przekładni, wymaga wymiany bezdyskusyjnie. Czas odkręcić główną śrubę spustową. Wymiana oleju w skrzyni biegów jest bardzo prosta. W tym modelu tak wygląda korek spustowy, który jednocześnie ustala poziom oleju. Jeżeli poziom osiągnie wysokość rurki, zacznie się przelewać i to jest właściwy poziom. Na początek musimy zamontować nowy o-ring oraz główny korek spustowy, nie montując oczywiście korka kontrolnego. Przechodzimy do szybkiego instruktażu pod tytułem Jak wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów. Na górze skrzyni jest korek serwisowy, przez który napełniamy skrzynię olejem. Do momentu, aż zacznie z korka spustowego przelewać. Kolejny krok. Uruchomię silnik, a następnie włączę wszystkie przełożenia skrzyni biegów. Teraz na odpowiednim silniku czekam, aż temperatura oleju w skrzyni biegów osiągnie poziom 35, maksymalnie 40 stopni Celsjusza. Po osiągnięciu właściwej temperatury oleju w skrzyni biegów uzupełniamy jego poziom. Kuba, wlewaj! Z dołu kapie, więc oliwy jest tyle, co trzeba. Dokręcamy korek i temat skrzyni na razie mamy zamknięty.